Kiedy się łączyły partie? 49. Ja byłem wtedy na gruźlakach chory, miałem dziurę w płucach i byłem w Sokołowsku. I nagle zajeżdża tam, wiesz, to jest piękna miejscowość, to nie jest to, co dziś. Tam były rhododendrony, w ogóle to było w ogóle cudo. Mało, że było cudo. To były sanatoria wzdłuż tego wąwozu i tam przywozili wszystkich ludzi z obozów chorych. I tak szedłeś tym wąwozem, to dzisiaj widziałeś 20 kobiet i 20 mężczyzn, jutro było 14, pojutrze było 15, a po pojutrze był zupełnie nowy skład. Wszyscy tam umierali. Ale ja miałam protekcję. Nie, nie, pani Goldowej. Bo to utrzymywało takie żydowskie towarzystwo, które się nazywa Towarzystwo Ochrony Zdrowia, TOS. I to było przed wojną. I pani Goldowa, która była przed wojną dyrektorką kropli mleka, wiecie co to kropla mleka? To jest te, że matki nie mają pokarmu. To była kropla mleka, matki miały pokarmu. Nie dlatego, że teoretycznie nie miały, nie mogły mieć, tylko dlatego, że były głodzone. I kropla mleka zbierała pokarm od prawdziwych matek, które mieli wielkie cycki z dużym mlekiem. I o godzinie, nie wiem, 12 czy którejś by dawali to mleko tym kobietom, które... Bo nie było, ja pamiętam, chyba nie było wtedy sztucznego jeszcze mleka, tego proszkowanego. Wydawali to mleko tym kobietom i ona założyła to towarzystwo od tego mleka i w ogrodzie Krasińskich był pierwszy chyba punkt, i już nie pamiętam gdzie, ale było dużo tych punktów. I ona była dyrektorem tej kropli mleka. Ona miała dwóch synów. Boże, ten Sławek był cudo, cudo. Chłopak piękny, śliczny. Zakochał się w takiej komunistce Loli. I, ale ją coś widocznie rzucił, czy coś, nie wiem co. Bo był we Lwowie i ona pojechała za nim do Lwowa, go przywiozła tutaj do Warszawy i on zachorował na gruźlicę. I jak to syn wielkiej lekarki, która jest specjalistką od gruźlicy, leczył się na plaży w Warszawie na słońcu. Rozumiesz, co się z nim stało? Ale miał tutaj tatusia. Tatuś miał fabrykę akumulatorów na ulicy Waliców, to był inżynier Golde. To była największa fabryka akumulatorów w Warszawie. On był nadzwyczajnym inżynierem. No i wszystko jedno. I jak Sławek przyjechał do Warszawy, Sławek to znaczy ten syn, przyjechał do Warszawy, do taty, bo tata się tu ukrywał, to w Powstaniu Warszawskim na ulicy Twardej zastał tatę i poszli zjeść kolację. I właśnie trafiła tam bomba i zabili i Sławka, i tatę. I to, a ta dziewczyna, ja nie wiem, czy ona się z nim wtedy widziała, czy nie. W każdym razie tutaj przyszła do mnie któregoś dnia, jak się nazywa Abrasza, ten przyjaciel, że Romain Gary. Ten, który potem był w Indiach i tak dalej. To on tutaj u nas był, bo on woził te pociągi z Polski do Francji, z Francji do Polski. I tą dziewczynę za 10 dolarów, znaczy nie on, tym kolejarzem, on zabrał w pustym pociągu do Francji. To była ta jego dziewczyna. Ona wyszła do takiego, no, zawsze miała wspólności komunistyczne, wyszła do takiego komunizmu. To po Kormanowej na Uszu uczennica. Wyszła, ładna dziewczyna, śliczna. Mnie się bardzo podobała, ale ona na mnie nie patrzyła, Sławek jej się podobał. I pojechała do Francji, wyszła za mąż, miała i urodziła z tym komunistą syna. I ten syn jechał na kolonię i stał w pociągu i ucięła mu rękę dotąd. No ale przecież Roland się nazywał. Także ona żyje do dzisiaj we Francji. To jest z tej grupy tych komunistek. Wszystkie te panienki z Kaleckiej były jakimiś wielkimi komunistkami. Jedna była politrukiem w szkole takiej, druga tam, trzecia tu. Wszystkie. Dusza komunistyczna do dzisiaj. Wszystkie.